Pewnego razu życzliwy i pomocny młody mężczyzna o imieniu Aladdin oraz jego żona, księżniczka Jasmine, mieszkali w pałacu u podnóża bardzo odległych gór. Pewnego dnia Jasmine pakowała worki, ponieważ mieli przekazać społeczeństwu pszenicę oraz słomę. Niestety w tym czasie zauważyła, że magiczna lampa Aladdina upadła na ziemię i pękła. O nie! Magiczna lampa pękła! Hej, Ginie, jesteś tam? Nieważne jak mocno pocierała lub dmuchała na lampę, Gin nie wychodził. W pośpiechu pobiegła do Aladdina. Chodź szybko, Aladdinie! Gin uciekł z lampy! Aladdin wziął pękniętą lampę i w strachu próbował wszystkiego. Ale rezultat był taki sam. Muszę szybko znaleźć Gina, Jasmine. Nie może trafić na złych ludzi. Aladdin pospieszył do miasta w poszukiwaniu Gina z lampy. Jasmine pomyślała, że mogłaby naprawić magiczną lampę. Jasmine ostrożnie stopiła całą złotą biżuterię i przedmioty z domu w kociołku. Nałożyła stopiony metal na krawędzie lampy i naprawiła pęknięcie. Na drugim końcu pustyni mieszkał wiedźmin o imieniu Aaron, w domku z piasku, gdzie nikt nie odważył się pójść. Ludzie pukali do jego drzwi, kiedy potrzebowali czarnej magii, a w zamian oddawali swoją biżuterię Aaronowi. Kiedy Aaron zamierzał czynić zło przy pomocy swoich eliksirów, nagle zobaczył kruka. Zastanawiał się, co robi kruk na pustyni. Tak siał spustoszenie i dziobał Aarona w głowę. Hej, hej, głupi ptak, co jest z tobą nie tak? Kruk próbował mu coś powiedzieć, latając dookoła. Aaron bardzo się zdenerwował i zaczął rzucać miksturami w kruka. Ptak unikał każdej z nich, dalej szalejąc. Dlatego Aaron podejrzewał, że to magiczny ptak. Urwał kawałek kaktusa gołą dłonią bez żadnego bólu. W momencie, w którym dodał kroplę jego specjalnego żółtego eliksiru, kocioł zagotował się, a kolor wody stał się czarny jak smoła. Ech tie, Andike, Farambi, Kuliekera! Jak tylko Aaron wypowiedział czar, opary z płynu w kotle zebrały się wokół kruka. Ptak podleciał, aby napić się z kociołka i jak tylko wziął łyk, natychmiast upadł na ziemię. W tym właśnie momencie kruk z wielkim hukiem i w czarnym dymie zmienił się w złego Jabara. Ha! Juhu! Zaklęcie w końcu zniknęło! Tak! Tak, dzięki mnie. Powiedz mi, kto ci to zrobił i zapłać za zaklęcie. Jabar nie wiedział, co powiedzieć. Mamrotał, ponieważ nie posiadał ani grosza w kieszeni. Pierwszy raz widzę wiedźmina. Kim jesteś? Aaron zdenerwował się i zaczął krzyczeć. Albo dasz mi wszystkie swoje pieniądze, albo znowu będziesz biedną wroną. Właśnie wtedy, gdy Aaron podniósł ręce i miał rzucić zaklęcie, Jabar czołgał się przed nim i zaczął błagać. Nie mam już pieniędzy, proszę pana. Ale jest Gin. Tak, Gin. On może spełnić wszystkie twoje życzenia. Dzięki niemu możesz mieć dużo pieniędzy, kosztowności, a nawet pałac. Jabar opowiedział Aaronowi wszystko o magicznej lampie Aladdina. Zły wiedźmin Aaron uwierzył mu. Wyruszyli więc razem do pałacu Aladdina, aby zdobyć magiczną lampę. Aladdin z kolei przeszukiwał ulice miasta, wypatrując Gina, który uciekł. Ale nie było po nim śladu. Właśnie wtedy zobaczył ludzi biegnących w jego stronę w pośpiechu. Pomocy! Gin kradnie nasze rzeczy, niszcząc nasze ubrania! Aladdin pobiegł tam, gdzie wskazali ludzie. Stanął twarzą w twarz z Ginem w oknie prowizorycznego domu.
Podczas gdy Aladdin skakał po dachach domów w furii, podbiegł do okna, w którym był dżin. Ale zniknął w mgnieniu oka z niebieskim dymem. Nie wiedząc, co robić, Aladdin ponownie zaczął przeszukiwać domy jeden po drugim. Kiedy zły wiedźmin Aaron i Jabbar w końcu dotarli do pałacu, uniknęli dwóch strażników przy wejściu i wkradli się do środka. Błyszcząca lampa stała tuż przed nimi. Kiedy Jabbar chciał ukraść lampę, pojawiła się księżniczka Jasmine, która niosła worki. Jasmine była w szoku, gdy zobaczyła Jabbara i wiedźmina w czarnej pelerynie przed sobą. Jabbar! Ty zdradziecki, przeklęty złodzieju! Przyszedłem zabrać to, co moje, księżniczko, moją magiczną lampę. Jabbar rzucił się do przodu i chwycił magiczną lampę. Pocierał ją mocno, ale dżin nie wychodził. Ty głupcze! Daj, ja ją sprawdzę! Zostaw tę lampę! Aaron również wziął do ręki lampę i potarł ją. Potrząsnął nią w górę i w dół, a kiedy nic się nie działo, był wściekły na Jabbara. Jeśli mnie okłamałeś, to zamienię cię w robaka! W tym momencie Jasmine wyjawiła, że dżina wcale nie było w lampie. Kiedy Jabbar usłyszał, że dżin uciekł, wziął lampę i wyskoczył przez okno. Uciekając stamtąd, Aaron się zdenerwował i kazał Jasmine przynieść całe złoto z domu. Ale w domu nie ma złota. Wszystko przetopiłam, żeby naprawić lampę. Aaron był jeszcze bardziej wściekły, kiedy nie otrzymał złota z pałacu i od Jabbara. W magiczny sposób stworzył małą klepsydrę w swoich dłoniach. Kumata, Binkam, Tekudi, Ginta! Gdy tylko wypowiedział zaklęcie, Jasmine znalazła się w malutkiej klepsydrze. Och nie! Co mi zrobiłeś? Wiedźmin Aaron powiedział, że jeśli nie przyniosą mu dżina w ciągu kilku dni, to Jasmine zostanie uwięziona w tej klepsydrze na zawsze. Potem rozwinął pelerynę i nagle zniknął. Kiedy Aladdin wrócił do pałacu z pustymi rękami, wszędzie szukał Jasmine. Ale nie mógł jej znaleźć. W końcu usłyszał głos pochodzący z worków pszenicy. Pomocy, Aladdinie! Pomóż mi! Tu jestem! Aladdin pochylił się między workami i ze zdumieniem ujrzał księżniczkę Jasmine uwięzioną w klepsydrze. Musiał znaleźć swoją magiczną lampę i dżina, aby ją uratować. Aladdin po raz kolejny musiał walczyć o swoją miłość. Ale marzenie jego dżina, by zmienić się w człowieka, zawsze przysparzało mu coraz więcej problemów. Baba.